That's remixing. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, startujemy z Mieszkanka, to tylko i wyłącznie dlatego, że Lester zadzwonił między nagraniami i powiedział bardzo pozytywną rzecz. Raz, że napad jest możliwy do wykonania w ogóle, a dwa, nic nie zapłacę za jego wykonanie, to oni wykładają siano, jest nieźle. Dobra, bierzemy, ej, a jednak? Human Labs, oj nie, nie, to się nie uda bez komunikacji, to się nie uda. A kto wie? Dobra, startujemy. Choć naprawdę nie jestem dobrej myśli. Naprawdę nie jestem dobrej myśli. Oj, nie. No dobra, zobaczymy, czy uda się odbić. Co to mnie... Nie, w ogóle nie odbić. Tam nie mieliśmy nikogo odbijać, ani niczego odbijać nawet. Tak po prostu mieliśmy chyba... Moment, no w ogóle, o. Zakupmy całą amunicję. I kamizelkę nawet. Nie, dobra. Więc tak, a zaproszenia? Nie, o co chodzi o tej akcji? Dostańcie się do Human Labs i ucieknijcie z plikami po detonacji ładunku IM, czyli tam elektromagnetycznego. Jedna połowa drużyny wyposażona w noktowizory wchodzi na teren placówki, a druga zapewnia ze śmigłowca osłonę przed naciągającymi posiłkami ochronę, następnie umożliwia wszystkim ewakuację. Dobra, bam, znajomi. Bam, członkowie ekipy. Dopasowane umiejętności, tak, zwykle, kurde, wszystko, byleby ktoś ze mną zagrał. Cztery osoby, w sumie, trzy nowe, no widzę, no paru Polaków na pewno na tej liście. No, ktoś mógłby jednak, kurczę, zreflektować na taką misję właśnie. Choć Human Labs, z tego co wiem, nie należy do ulubionych misji graczy w GTA Online. A łatwo zepsuć tą misję po prostu i dlatego właśnie ja się boję, że to się po prostu nie uda. No ale okej, zaproszenia wysłane, poczekajmy aż sytuacja się rozwinie i mam nadzieję, że rozwinie się szybko i dobrze. Dobra, jedna osoba wiosny nie czyni, no ale jesteśmy na dobrym tropie. Choć nie po takim czasie, nie po 3 minutach. Ej, moment, czy ten koleś wygląda prawie tak samo jak ja? Ej! Ej, no ja zaklepałem sobie ten strój, no! Nie możesz wyglądać tak samo jak ja, kurde, nie na 13 poziomie. Ja przez 88 leveli się zbierałem, żeby taki strój założyć, a ty mi tak przy 13 wyskakujesz? A poza tym rozważałem te spodnie jeszcze, tak przy okazji. No nie no, ale zbyt gruba kurtka, jak na dodatkowy kaptur jeszcze na głowie. Nie, dobra, no ale czekamy dalej, czekamy dalej. Dobra, Walter White też dołączył. Nie no, dobra, kapelusik tylko podobny troszeczkę, choć nawet nie aż tak bardzo. Nie no, ale brakuje w dalszym ciągu jednej osoby. Może się doczekam, może się uda, może się uda. Ale wątpię. Jest i dołącza. O kurde, no super, wow. Dołącza jeden, drugi odszedł. No tak, oczywiście. No mogłem się domyślić. Moje garbate szczęście dało sobie znać znowu. Nie, ale serio, kurde. Bardzo mało osób gra w GTA. Nie, serio, naprawdę. No, dobra, godzina jak zwykle nie ta, żeby w Polsce. Wiele osób grało w tym momencie, no ale uwaga, jest, kurde, nawet nie skończyłem monologu i proszę bardzo. Czwarta osoba, no jak na złość. Tylko żebym to, co wychodzi z moich ust, nie okazało się prawdą przypadkiem. Tylko po to. Także im pokazać, nie, jak to nikt nie gra, jak to nikt nie gra, zobacz ile osób gra, całe cztery, bam, graj. Nie, szybko, bo zaraz ktoś się, kurde, zreflektuje, zrezygnuje. Nie, nie, dobra. Ej, ale swoją drogą, zacny cylinder, milordzie. No. Tak dżentelmeńsko. Bardzo. No, za czasów jeszcze jak dżentelmenem był każdy praktycznie. Tylko prostak nim nie był. A prostak to była taka osoba, która biła kobiety po twarzy nawet. Ej, wow, tyle napadów jeszcze. Czy to były etapy tylko? So there's this chemical laboratory called Humane Labs. Used to be run by Raskowski and Popov's Pharma Company. A właśnie, to jest ten sam koleś, który dał nam zlecenie na Raszkowskiego, prawda? Don Percival. You guys know Don Percival? Well, he's a warmongering right-wing douche with all the subtlety of a red dildo. Trust me, I've met a lot of them. Yeah. Warmongering right-wing douches, not red dildos. No jasne. Jasne, koleś, jasne. No good in that shithole. Nerve agents, we believe. At least, that's what the intel seems to suggest. Coś nie za bardzo w to wierzy chyba.
who doesn't want you to know his name will pay you to discover, because what? Don't worry about the why, just worry about the how. First, no dobrze, no to how. How. No dobra, nie bawmy się w psa, tutaj poważne rzeczy. You'll do the key code exchange just off Elgin Avenue. You're going to be meeting with somebody who's had a bit of trouble with the bureau, so please use caution. One of you is going to do the exchange, one of you is a bodyguard, and the other two are going to be lookouts. The armored 4x4s belong to Meriwether Security Consulting. Okej, dobra, widzę wiele etapów tego napadu, a ja wykonywałem osobiście tylko ostatnią część. Chyba kradzież plików z samej fabryki. Okej, czyli spoko, dla mnie nowość. Więc dobrze, pierwsze wrażenia z napadu na Humane Labs. Kody? Nie no, oczywiście, kurde, zacznijmy od etapu pierwszego, prawda? Najpierw kody, później samochody opancerzone. No sorry, koleś, ale... Normalny tryb, no normalny, kurczę, bo nie chce mi się wierzyć, żeby to miało się udać na trudnym. Po prostu. Człowiek biznesu, minimalistyczny człowiek biznesu, no nie, dobra, kurde. Zbyt wiele... O, to jest niezłe. Dobra, jedziemy. To co, ja będę klientem, rozumiem, tak? No dobra, mogę być klientem. No zdarzało mi się być klientem w swoim życiu już wiele razy, więc chyba będę wiedział, o co chodzi. Jestem w stanie to dobrze zagrać. Dzień dobry i powiedzieć po prostu, co się chce i tyle. A później kulturalnie powiedzieć do widzenia. Samochód mój, oczywiście, kurde, z drugiej strony. Ej, ktoś miał taki sam klakson jak ja. Miewałem. A, dobra, nawet bez GPS-u się obejdzie. No teraz tylko dobrze jeździć. No bo póki co tylko z takich niewyróżniających się samochodów to ja tutaj mam taki. A reszta jak najbardziej rzucająca się w oczy. A, her! Ona! No i też ten hard-on w kontekście płci osoby, no faktycznie troszeczkę nie na miejscu. W sumie jeszcze bardziej nie na miejscu byłaby to, bo dwóch facetów by mieli hard-on. Choć chyba, że jesteście tak bardzo tolerancyjni, że was to totalnie nie dziwi. No. No milenialsi tak mają podobnież. No ale nie chcę po prostu popadać w konkluzję teraz. Kurde, byli szybciej ode mnie, a myślałem, że jestem cwany odbijając tam w różne strony. Dobrze. Rzekłbym, że jestem na miejscu, a koleś stanąłeś tam, gdzie nie powinieneś stanąć. Dobra, kogo jeszcze nie ma na spotkaniu? No i póki co dobrze wychodzi rola klienta. No musicie przyznać, że wygląda całkiem dobrze. Choć łeb prawie rudy. No, ale taki kolor, kurczę, wyszedł niestety. No. No, czekam na kontakty. I czekam. Nawet mogę salutować ich na ich przyjazd. Nie? No to trudno. Nie, dobra, ale serio. Długo im to jeszcze zajmie? Bo nie chciałbym się już tak chować na dzień dobry. Bo to wygląda dosyć podejrzanie, nie sądzicie? Tak, nie, spoko, możemy transakcję przeprowadzać tutaj z tego miejsca. Wcale nie chowam się przed możliwym ostrzałem snajperów. Tam z wysokich budynków, wiecie, o co chodzi. Nie, dobra, ale ci chyba już są. Aha. No, nie wiem, jak niemowa ci odpowie na to. Nie jestem w stanie nawet ci odpowiedzieć, czy tak, czy nie. Ale załóż te okulary, Lamo, proszę cię, kurde. Widok twarzy w pełnej krasie nie należy do najprzyjemniejszych. O kurde, dobra. Uuu! FIB najpierw strzela, później zadaje pytania. Ej, nie trafili jej. Jeszcze jej nie trafili.
Nie, dobra, całkiem nieźle bym powiedział. Gdzie jest mój karabinek? Okej, dobra. Widzę, ludzie są przygotowani na to zajście właśnie. No pewnie, że not surrender. Never surrender. Ale no mam to? Aha, załatwić agentów. Tak po prostu. Ej, dobra, dobra. Aha, z tej strony! A ja się łudziłem, że może jakiegoś snajpera wzięli ze sobą na akcję jeszcze, ale nie. Kurde, coś mu tam wystawało za narożnika. Można było strzelać. Ej, albo wiecie co, w sumie... Op. No, to powinno załatwić sprawę. Przynajmniej na trochę. Chyba ważne, żeby nie zginąć. To przede wszystkim. Choć jeszcze jedno życie drużyny jest, ale to tylko dzięki temu, że ustawiłem łatwiejszy poziom trudności, niż sugerowaliście mi w komentarzach. Dobra, no ale serio, w trudny będę się bawił. Nie, no super! Super kolej, super. Dobra, pomogę dostarczyć walizkę, tylko gdzie jest mój opancerzony pojazd? Zresztą nieważne, dobra, koleś, uciekaj. A ja zajmę się DJ-ką. Ej, kurde, nie mogę znowu zmienić radia. Ej, dobra. Z tymi RPG-ami to nie mogliby się uspokoić, bo jeżeli w nas trafią, to życia drużyny przypadną. Dobra, dobra. No nie, no może z wnętrza nie, bo ładny pająk jest na szybie. Chodzi mi tutaj o siatkę pęknięć, a nie o faktycznego owada z gatunku pajęczaków. Dobra, to nie było zbyt ładne, koleś, ale wydaje mi się, że przeżyjemy, jeżeli schowam łeb. A bo dobra, wiesz co, w sumie... Lokon łapie z miejsca pasażera nawet z takiej odległości, to mógłbym coś postrzelać. Ach, myślałem, że się pokusi o skok kaskaderski, no ale dobra, nie ma co. Faktycznie ważniejsze jest, żeby po prostu dostarczyć te kody na miejsce. Dobra, przełączmy widok, co my tam mamy? A, miejsce docelowe po prostu. Dobra, super, do mnie do domu, tak? Z ogonkiem policjantów. Albo nawet lepiej. FIB. Dobra, nie do końca na szczęście, ale co, to już jest pierwsza część tego napadu wykonana? Tak, naprawdę? Czekaj, pozwól, że... No ja chciałem być pierwszy, ale no nie będę. A może jednak? Bo koleś przytomnie poczekał, aż go wpuszczę do mieszkania. O ile go wpuszczę. Pewnie, że wejść z pobliskimi graczami. Co mieliby czekać na dole, jak ich FIB szuka? Nie no, a poza tym, no należymy do tego samego zespołu. Co prawda tymczasowo, no ale... No, pewną dozę zaufania powinniśmy mieć do siebie. Więc muszę ich wpuścić do mieszkania po prostu. Dobra, ilu? Aha, sam? To jest ten pobliski gracz, tak? Ja? Ale dobra, dwie karty do Humane Labs. No i co teraz? Czyżby koniec części pierwszej? Ej, dokładnie. Ej, to naprawdę nie było trudne. I nawet nie zdobyłem brązu. Yes, srebro. No oczywiście na platynę nie było co liczyć, jak gość tam z RPG wyjechał na dzień dobry. No dobra, to od razu momentalnie jedziemy z drugą częścią przygotowań do napadu. Jeżeli się da, tak momentalnie. No gorzej, no, już myślałem, że będę musiał czekać, aż Lester zadzwoni, ale kiedy oni są w mieszkaniu, to chyba po prostu będę mógł podejść do H. W moim specjalnym pokoiku do napadów. Nie, ale serio, to musi być ładny luksus, to musi być ładny apartament, że... masz swój własny oddzielny pokój specjalnie do przygotowywania napadów, kurde. To nawet nie mam specjalnego pokoju specjalnie do... nie, moment, nie, jakie powtórki? Nie chcę planować powtórek, druga część. Pewnie, że tak. Nie, inaczej, nawet nie mam się w domu pokoju do grania specjalnie. Konsole wszystkie rozstawione i tak dalej, choć w sumie to się mieści w moim pokoju. No ale kurde, mieć pokój do napadu specjalnie. Dobra, dołączają. Okej, pozwólcie, że dokonam pewnych inwestycji. Dobra, zatwierdzam i... No co, czekamy na tego ostatniego? Cholera, pewnie, że otwarte. Ej, może ktoś z ekipy się załapie? Więc tak, bam, znajomi. A już tak się składa, że mam znajomych, którzy grają GTA, to też... O, dobra. Są w ekipie. No ale spoko. Trudno, no musimy startować z tą samą ekipą. Raz, że gość już dołączył, a dwa, no po prostu uprzejmość wymaga. No nie po to mi pomagali w przygotowaniach, żebym teraz po prostu miał im nie dać pieniędzy. Zupełnie. Choć w sumie szczerze, tak między nami, i tak nic nie dostaną.
Nie, ale czemu? Nie dlatego, że jestem jakąś świnią albo coś w tym stylu. Tylko po prostu chodzi tutaj w tym konkretnym wypadku o to, że no pewnie odcinek się skończy, zanim dojedziemy do końca. A mam jakąś fajną maskę. Kurde, mam od cholery fajnych masek. Ale chyba w tym wypadku najlepsza będzie... Ej, stop. A gdzie jest moja maska hokejowa? A, styl masek, tak po prostu. No wow. Rozumiem, że mnie dawno nie było, no ale bez kitu, bez przesady. Dobra, z tą jedziemy, gotowy. Bo tylko na mnie czekali. Jak co miała? Please, co? Na tej masce? A zresztą, zobaczymy w trakcie, zobaczymy jak się role podzielą. Ale serio, oni biednie nie dostaną pieniędzy, bo ja faktycznie pewnie samego napadu nie zdążę przeprowadzić do końca odcinka. No, nie podejrzewam, że następny odcinek będzie miał miejsce tuż po tym odcinku. Tak właściwie jego nagrywanie. No, 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 czas się powoli kończy. Chodź do mnie. No nie? Dobra, no to sorry. Na mnie nikt nie czeka, więc ja nie będę czekał na ciebie. Cier. No, dobrze się kurde odezwał. Want it that way. To, ej, ta piosenka mogłaby się typowo odnosić do tego, czemu tak mało wyświetleń, tak mało widzów jest na moim kanale po tak długim czasie. Tell me why! Dobra, tylko I want it that way, to właśnie totalnie nie pasuje. Ej, koleś, ścigamy się? To patrz to. No sorry, to był tylko dowcip. I tak nie zepnąłem cię, kurde, z drogi. O, ale chyba sam się tym zająłeś. Sorry. Ale ten tekst o dzieciakach był naprawdę mocny. No super, przynajmniej po mleko nie będę musiał jechać po zapadzie. Dobra, dobra. Choć w sumie jako taki powiedzmy opcjonalny objective tutaj w tej misji, wstąp po mleko do sklepu. Czemu nie? Nie, dobra, dosyć daleko jesteśmy od celu, oni za mną. Dobra, jadą, okej. Okay. Jak do kamieniołomu? Co w kamieniołomie będą robiły opancerzone wozy? No zresztą zaraz zobaczymy pewnie. Bo może i nie aż tak blisko, ale nie też znowu aż tak daleko, żebym tam miał godzinę jechać. Tak z pół godziny. Nie, no dobra, aż tyle to też nie. Ale tak mam, kurczę, powiedzmy... Ja bym miał oszacować. To będziemy tam za chwileczkę. A nie mówiłem? Już jesteśmy blisko. Dobra, maska założona. A! Nie. Kurde. Dobra, to super. Ładnie się zaczęło. No dobra, uznaję, że ci mają więcej doświadczenia, moi teammates, więc jedziemy za nim. O, shit. Dobra, ale tutaj można chyba ładnie wysiąść sobie. I zacząć strzelać. Dawaj, dawaj, wszystkich, kurde, wszystkich. No najbardziej niebezpieczni są ci koło samochodów, bo jeżeli zaraz tam wsiądą, no to może być z nami krucho. Dobra, ja jestem coraz bliżej. Jest i kamizelka nawet. Dobra, jeden przejęty. Dawaj na pakę, dawaj na pakę. A może na działko byś wolał? Dawaj na działo, na działo. Tak jest. No nie no, co ty chcesz mu zrobić? No chyba autentycznie. Nie, chyba że chciałeś po prostu pościągać. Latające helikoptery, no koleś.
Ale w sumie z drugiej strony my naprawdę nie musimy na niego czekać. Dobra. Ale jak tak w ciszy? W życiu. Pewnie, że po. Dobra, ale bez przesady, że będę tam zakręcał, jak to można sobie zjechać. Oj, co się stało? On potrzebuje pomocy pewnie. Koleś jego osłania. On nie ma karabina. On nie ma CKM-u na dachu. A poza tym też muszę bardzo uważać, żeby się nie przeturlać teraz tym pojazdem. No bo dla strzelca to się pewnie źle skończy. Widzę na jego twarzy kominiarkę, ale nie widzę na jego głowie kasku. Jest ochrona praktycznie żadna. Ale to jest dobre auto. Ej, plecy, plecy, plecy. No. Ale ściśnij, ciśnij. Ej, czemu jestem szybszy od niego? Jakim cudem. A przed nami, uważaj, biorę go na tarana! Tak jest. Nie, ale cieszę się bardzo, że przedni zderzak w tym pojeździe jest tak opancerzony jak reszta. Ale czy na pewno? Chyba już go zgubiłem. Kurde. No to super. Nie, mam nadzieję, że ten ostatni koleś, który tam został gdzieś z tyłu, że da sobie radę. Ale co, taranujemy wszystkich, jak leci? Nie. Choć kurde, tam się nas zgubił przez to. No mogłem mu w ten sposób pomóc. No ja, żeby nawet obywatele się wtrącali? Co jest, kurde, wam to ukradłem? Że tak skaczecie jak wesz na grzebieniu? Uła, sorry. Ej, czemu mówił o ping-pongu? Że mamy się pospieszyć, bo on ma mecz ping-ponga do rozegrania. No to super, wow. To on chyba nie wie, co tutaj się dzieje. Albo inaczej, wie bardzo dobrze, ale ma to totalnie w dupie. O, wow, kurde, nara. Oj, nie, ale to było głupie, jak cholera, bo zaraz ja zginę. Nie, nie, dobra, czyli unikamy kolizji. Z nimi wszystkimi. Dobra, to jest dobry skrót, koleś. Zgadzam się z tobą w 100%. Oj nie, jeden już umarł. Nie ten w samochodzie, no nie, kurde. No to bardzo kurde kiepsko. Naprawdę bardzo kurde kiepsko. Bo nie wiem, czy on da sobie radę z odbiciem powtórnym tego samego pojazdu. Oj nie, 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 kurde, nie przeturlać się tylko. Wszystko tylko nie to. No lepiej, że z gościem tam podejdziemy i go dostarczymy. Ale ludzie z Meriwether nie odpuszczają. Ani trochę. Ani na krok. Co jest? Po nas? Zlikwiduj Meriwether. No to wracamy. Albo raczej nie. To nie jadą do nas. Czemu nie strzelasz? Kurde, drugi pojazd w niebezpieczeństwie. No i moje życie zresztą też. No niech i szlak. Jest już? Dobra, to jedziemy z tym koksem. Oj, zaraz padnę, zginę, zginę! Może najpierw ty przed nami, kurde, byś rozwalał! Aaaa! No dobra, trudno. Zrobiłem co w mojej mocy. Ale padłem. Więc szybki restart. Jeżeli za to były jakieś później dodatkowe punkty doświadczenia, to to już niestety nie wpadnie. Oczywiście mam na myśli tutaj brak szybkiego restartu. No dawaj, dawaj. Tu jest pełna kamizelka, pach. No. Szybki restart, 7 sekund, nawet nie trzeba będzie czekać tyle. W którym momencie nas odrodzi? W którym momencie nastąpi rezurekcja całej tej ekipy? Nie, pewnie tuż przed całą kradzieżą, albo w jej trakcie. Tuż po przejęciu samochodów, to by było niezłe. Ej, chyba faktycznie tak będzie. Dobra, tu teraz panowie, kurde, lepiej, lepiej. I się nie rozdzielajmy z łaski swojej, dobra? Ty tam z tymi rakietami się uspokój. Możesz być z nami, potrzebujemy cię na trasie. Dobra, pozwólcie, że ja znowu pobawię się w kierowcę. No, tym razem bez rakiet mam nadzieję. No i pięknie. Dobra, no to zapraszam za mną. No koleś, musisz strzelać w helikoptery. Tak by było najlepiej. O, nie ma żadne please, kurde, takie rzeczy nie działają. Oj, nie. No właśnie.
Tak myślałem, że tutaj się nie zmieszczę. Tamten się zmieścił jakoś. Pewnie nie trafił w barierkę. Ale delikatnie się zagmatwał chyba tam na dole, bo nie jest w ogóle na wytyczonej trasie. A jednak rakietami ktoś zadziałał. Dobra, to nie tędy, to nie tędy. Kurde, ale pięknie, dobra, udało się. Psim swędem jakoś tutaj przemknąć. Dobra, jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy. No to kurde, proszę was, o celne strzelanie. Dobre rzucanie bomb i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mam być dobrze tym razem. Nie, inaczej. Fajnie by było, abyście to w ogóle słyszeli. Tą pseudogadkę motywacyjną. Już naprawdę tam motywacji nie było żadnej. Po prostu tam były same wymagania. To nie jest motywacja. Motywacja to jest coś w stylu. No, wiem, że dacie sobie radę. Naprawdę, znam wasze umiejętności. Daliście sobie radę wcześniej świetnie, więc teraz też tak powinno być. Ale nie. Tego nie słyszeli i nie usłyszą zresztą. Ej, dobra, ale wiecie co mi się nie podoba? Że jestem opancerzonym w pojeździe, a mimo wszystko oni potrafią do mnie strzelać i to strzelać celnie. I to strzelać tak, że kurde zabijają. Oła. Dobra, tutaj delikatna wtopa, ale chyba nawet dobrze, bo teraz będziemy mogli ich osłaniać z tyłu. Ja, jak tam tyły w ogóle? Kurde, źle, koleś. No prosiłbym o celniejsze strzelanie. I to już była prośba, ani motywacja, ani wymagania, tylko po prostu prośba. Co prawda jedno życie w zapasie, ale to może być za mało. Ej, co jest, kurde, opony nam przestrzeli, bo naprawdę ciężko się jeździ. Tak rzucę na prawo, rzucę na lewo. Ojojoj, czemu taki nawrót? To w sumie lepszy nawrót niż stać w miejscu i przyjmować strzały na klatę. Nie, jest coraz bardziej jestem przekonany, że nam przestrzeli oponę, bo auto znosi wybitnie na lewo. A może nie? Może tylko po prostu mój pad się zepsuł, no nie, nie, nie. No drugi nie mógł się zepsuć. Jeden się wyłożył na Bloodborne, drugi miałby się wyłożyć na GTA, to by było straszne. Dobra, ale dalej, Insurgenta trzeba zabrać. O kurde, no już jeden umarł. Dobra, oby sobie drugi dał radę. O kurde, no koleś. Czemu ty do nich nie strzelasz? No nie chcę nic mówić, że jesteś kiepskim strzelcem albo coś, no ale jesteś kiepskim strzelcem! Albo coś. Nie, no bez przesady. Jeszcze nie zginął, więc widocznie lepiej strzela niż to wygląda, no ale ej. Okej, nie, dobra, ich trzeba ominąć. Jak pauza? Co to znaczy, kurde, pauza? Nie włącza mi pauzy, kiedy oni za nami jeżdżą. No są naprawdę niedaleko, dwa pojazdy, no. Czemu patrzysz do przodu? No dobra, bo jeden, kurde, przed nami, no ale dobra, dwóch za nami. No, to było niezłe. Fajne wyminięcie. Tylko teraz trzeba się nimi zająć. Ale jak najlepiej się nimi zajmować? No w taki sposób, że wjedziemy w nich taranem i postaram się ładnie ustawić kolesiowi na strzały. Ojojoj. No nie, 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 nie. A tamci co z tyłu? No ale mam nadzieję, że trafiasz teraz. Nie? Nie widać? A, sorry, wielki kamień. No lutuj! No, ja tu na wstecznym będę jeździł nawet. Dobra, nasz insurgent już jedzie. Chyba nie byłaby ich nie zginął teraz. To poczekaj na nas. No, bo tam jeszcze jeden chyba był. Albo sam się rozwalił. No proszę cię, kurde, nie rozwal się tylko tutaj. Żaden z was nie może zginąć już. Co tutaj? Wiaderko? Czy w tą miskę? I tell you, we only need one of these. Other one's a spare. You're gonna be going in the one without a gun, don't wanna draw attention. Co to za Takashi Mazda? Nie, sorry, po prostu nie mogę wpaść na bardziej azjatyckie imię teraz i nazwisko. Takashi Mazda. Takashi Kawasaki. Nie, dobra, czyli rozumiem, ta część się udała. Gdzie teraz trzeba zabrać te insurgenty? No chyba już nigdzie, chyba ktoś się tym zajmie. Nie, ale dobra, kochani, to skoro się udało... Platyna dla piechola, no nie! No nie, no tego jeszcze nie było, kurde! Woo! Nieźle! Wow! Gdzie jest mój achievement? Gdzie jest moje trofeum? Kurde, powinno być. Nie, ale serio, kochani, w tym momencie... Ja kończę ten odcinek, więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się!
i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć! Hej! No co za koleś. No już z nim napadów nie będę przeprowadzał, tego możecie być pewni.